Cześć wszystkim, witam Was Katarzyna Pura z tabletowo.pl. Shiru Hitomi 7 to właśnie urządzenie trzymam w rękach. Jest to jeden z tańszych, no na pewno nie najtańszy tablet, jaki przyszło mi ostatnio testować. Urządzenie to kosztuje w tym momencie, czyli w momencie nagrywania wideo, 399 zł. Jak się domyślacie, za te pieniądze nie oferuje zbyt high-endowych parametrów technicznych, aczkolwiek nie ma tragedii. Mimo wszystko jednak trzeba wspomnieć o tym, że oferuje ekran o rozdzielczości 800x480 pikseli. A jak doskonale wiecie, ta rozdzielczość powoli przychodzi do lamusa i nie jest ona na tyle komfortowa, by móc wygodnie przeglądać PDF-y, czytać treści na stronach internetowych, zwłaszcza w trybie portretowym. Trzeba je przybliżać, a chociaż z tym też nie ma problemu, z przybliżaniem się znaczy, bo jeżeli faktycznie chcemy czytać bez powiększenia, jest to po prostu nierealne. No, sytuacja zmienia się, jeżeli chcemy to robić w trybie portretowym, bo z tym nie ma większych problemów. Trzeba jednak pamiętać, że decydując się na urządzenie do przeglądania PDF-ów lub do długiego siedzenia w sieci i czytania jakichś newsów czy informacji, wiadomości, lepiej wyposażyć się w ekran o wyższej rozdzielczości, czyli 1024x600, ewentualnie 1280x800 pikseli. I ta druga oczywiście jest lepsza. Skoro już o PDF-ach mowa, przejdźmy do PDF-ów. Na początek plik 50-megowy. Nie w tej aplikacji chciałam go otworzyć. Chwilę czekamy, aż nam się wczyta treść. Zaskakująco szybko się to stało. Znaczy zaskakująco szybko jak na takie tanie urządzenie. Spróbujmy powiększyć tekst. No i właśnie tutaj, tu niestety pojawia się haczyk. Jak widzicie, urządzenie nie chce powiększyć treści w tej aplikacji, ale jeżeli chcemy przeglądać właśnie tego PDF-a, możemy to zrobić w innej aplikacji, którą przypadkiem otworzyłam chwilę wcześniej. Powiększmy. I tu już tego problemu nie ma, nie występuje. Teraz plik ważący 95 mega. Również nie musieliśmy długo czekać, aż wczytała się pierwsza strona i kolejne. Trzeba pamiętać o tym, że te PDF-y zawierają zarówno treści, zarówno dużo zdjęć, jak i tekstu. I w tym przypadku również nie ma możliwości powiększenia. Niestety coś nie działa. Więc zróbmy to w drugiej aplikacji, w której nie ma z tym żadnych problemów. Jako że jest to sprzęt z niskiej półki cenowej, za wspomniane 399 dolarów, czy 399 zł, tak za 390 dolarów to można mieć już całkiem porządny sprzęt. Niestety nie udało mi się uruchomić na tym żadnej porządnej gry. Google Play informuje nas przy próbie zainstalowania chociażby co to było? GTA 3 czy Asfalta najnowszego, że niestety urządzenie nie jest kompatybilne. A jeżeli chciałam zainstalować wspomniane GTA 3 z aplikacji APK, niestety mi się to, znaczy udać mi się udało, ale niestety nie chciała się gra w ogóle odtworzyć. Już nie wspominając o tym, żeby jakoś płynnie chodziła, ale niestety tego nie byłam w stanie sprawdzić, bo najnormalniej w świecie wymuszała zamknięcie. Ale jakieś takie proste gry jak właśnie Angry Birds chodzą bez żadnych problemów, jak widzicie na załączonym obrazku.
Swoją drogą, dawno w to nie grałam. Może dlatego właśnie mi nie idzie. Jedna świnia została, nie będę się nad nią pastwić. Ale skoro nie można tego urządzenia używać do gier, no to może chociaż do przeglądania zdjęć. Jak widzicie, z tą czynnością radzi sobie bardzo dobrze, wręcz doskonale. Każde zdjęcie wczytuje dość szybko. Również przybliżanie, oddalanie działa bez problemu. No i tu trzeba wspomnieć o oferowanych kątach widzenia, które o ile lewa, prawa są jeszcze zadowalające. Niestety nie widać tego doskonale na wideo. Tak góra, dół to już tragedia. Oczywiście urządzenie umożliwia również oglądanie wideo. Film z 1970 roku. Nic nie widzicie, mimo tego, że jest to ustawione na najjaśniejszym, na maksymalnej jasności ekranu. To niestety również jest minus tego urządzenia. Jeszcze wejdźmy na YouTube. Chwilę musimy poczekać. Nie, dziękuję. I teraz aż nam się chciało zawiesić. Nie chcę nic dodawać. Jak widzicie, ekran ma czasami dziwne problemy. Nie reaguje za pierwszym razem na to, na naszą akcję, czyli na kliknięcie na dany link i musimy ponownie klikać. A teraz chwilę poczekamy, aż nam się załaduje filmik. O ile w ogóle się to stanie. Niestety chyba nie jest nam dane obejrzenie tego filmiku. Przy okazji warto wspomnieć, że zasięg Wi-Fi jest na dwóch kreskach z kilku możliwych. Chyba z czterech. A router znajduje się w odległości jakichś w tym momencie 6-7 metrów. Więc jest no, dość średnio. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie działania Shiru Samurai, a widzicie, tu się pomyliłam, bo jest to Shiru Hitomi 7. Shiru Samurai 7 wygląda bardzo podobnie, jeśli chodzi oczywiście o wzornictwo, ale już parametry techniczne ma inne. Więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Shiru Hitomi 7, oczywiście dajcie znać w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Pozdrawiam Was serdecznie, Katarzyna Kura, tabletowo.pl.